Siemaneczko, tutaj Venta i zapraszam was dzisiaj do czwartego odcinka ze Sowietków. Także zaczynamy. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę wiem co dzisiaj będę tak naprawdę już robił, bo poza odcinkiem tak naprawdę trochę poagarniałem sobie tutaj sytuację. Na razie tutaj nie mamy nic nowego zbudowane, ale już mniej więcej wiem co, jak, gdzie robić. Po pierwsze, tak naprawdę elektrownia węglowa na razie nam się nie przyda. Tutaj. I tak naprawdę z czystym sercem tutaj możemy sobie tak naprawdę infrastrukturę, która tutaj jest stworzona, są to słupy średniego, tak? Średniego napięcia. Możemy sobie z czystym sercem tutaj tak naprawdę usunąć. Za chwilę wam tutaj wszystko powoli będę wyjaśniać, co robimy. Bo dzisiaj tak naprawdę spróbujemy osiągnąć pierwszy nasz zarobek. Będzie on dosyć wolno nam rósł ten zarobek, ale warto zawsze mieć coś. Zawsze jakiś pieniądz do pieniądza i daje nam naprawdę jakiś tam zysk. Wyrównamy tak naprawdę teraz teren, sobie powiększymy to wszystko. I czekajcie, ja bym chciał to fajnie wyrównać jakoś. Bo potrzebuję takie miejsce tutaj. Jeszcze po drugiej stronie tak samo. Prosiłbym o właśnie tutaj o wyrównanie tego terenu. Tutaj takie duże. Bo będą tutaj... Zaraz w sumie zobaczycie. Na spokojnie. Nie ma co się tutaj... O! Zaraz wam wszystko tutaj pokażę, dobra. Także mamy to. I tak, wszystko już mam prawie ogarnięte, także... Na początek lecimy sobie z drogą, zbudujemy sobie tutaj gruntową, a może najpierw jeszcze przed tym prosiłbym właśnie tutaj o zaznaczenie siatki. Gdzie się siatkę zaznaczało teraz? Bo kurczę, jakbym mógł tutaj zobaczyć. O, pokaż siatkę, no właśnie. Siatkę to jest bardzo ważna, żeby tutaj ładnie to w sumie prosto tutaj zrobić. Powyrównamy sobie tutaj teren. Takie coś nam tutaj w zupełności wystarczy. I tak naprawdę to sobie zrobimy tutaj dwa kolejne pola dużej wielkości. Także żywność i duże pola. O, dokładnie. Jak widać, idealnie to nie jest wyrównane, ale na tyle, żeby tutaj zmieścić to pole, to tak naprawdę... O, dokładnie. Pole się zmieściło i dwa pola tutaj będą. Także to mamy, możemy sobie tak naprawdę tutaj przyspieszyć, a nie, one się od razu zbudowały, no dobra. Także mamy od razu zbudowane sobie tutaj dwa duże pola. I tak, potrzebujemy prąd, tak naprawdę tej elektrowni tutaj na razie w ogóle nie potrzebujemy. Ponieważ jak tak patrzę sobie tutaj właśnie na węgiel, to ten węgiel jest bardzo oddalony właśnie od tego właśnie tutaj miejsca. Bo najbliżej, jak widzicie, jest dopiero tutaj po tej stronie tutaj węgiel. To jest dosyć daleko. Jesteśmy tutaj skupieni tylko na tej tutaj części miasta, także no po prostu nie będziemy na razie sobie żadnej elektrowni sobie elektryczności sobie tworzyć, za to sobie kupimy ten prąd, kupimy sobie właśnie prąd oraz, a w sumie zaraz zobaczycie resztę. Na początek sobie stworzymy tutaj drogę.
Tak naprawdę gruntową nam tu wystarczy, bo ona będzie nam potrzebna. Droga będzie nam potrzebna tylko do jednej rzeczy, tak naprawdę na razie. Ale to zobaczycie za chwilę. Dokładnie tutaj wzdłuż jakoś sobie poprowadzimy tą drogę. Także tu mamy tą molną. Spróbujemy sobie właśnie tak jakoś tutaj pokierować, że w miarę po tym płaskim terenie, żeby nie było. Z molnej od razu tutaj poprowadzimy, tak żeby wykręcić w miarę. O, coś takiego. Dokładnie. I mamy już mniej, prawie tutaj. O. Mówię wam, dzisiaj osiągniemy ten pierwszy zarobek. Dzisiaj ten pierwszy zarobek tutaj osiągniemy w grze. Trochę rzeczy trzeba zrobić do pierwszego zarobku tak naprawdę. Ale na spokojnie my to zrobimy tutaj. O. No i mamy połączenie. Od razu jak mamy już połączenie drogowe, co nam właśnie pomoże przy sprzedaży już pewnych rzeczy, już taka podpowiedź jest, że na pewno coś będziemy sprzedawać, jakąś rzecz. Ale jaka to za... to wiecie się później. Teraz stworzymy sobie tutaj tak naprawdę linię wysokiego napięcia i sobie ją poprowadzimy tutaj bokiem jakoś, tak w miarę, tak po tej drodze, koło tej drogi, bo tu nam nie będzie akurat przeszkadzać nigdzie. O, może nawet dotąd, ponieważ tutaj sobie zrobimy gdzieś transformator. Ładnie to się nam tutaj akurat składa. Ładnie nam się tutaj składa akurat, że akurat transformator będzie w takim położeniu. O. No, ładnie się nam to składa, ponieważ będziemy mieli tutaj bardzo fajny dostęp do linii średniego napięcia. Bo tutaj sobie wysokie podłączymy i tutaj mamy tak naprawdę z boków fajnie, możemy sobie wyciągnąć tutaj średnie napięcie, które już tutaj będziemy podłączać pod tą podstację oraz pod jeszcze jedną. Spróbujemy to tym jakoś tak wykręcić, o, oraz pod jeszcze jedną. Próbujemy tak naprawdę mogłem tak naprawdę to zrobić chyba nawet pod jedną linię energetyczną, ale wolę też nie ryzykować, wolę mieć dwie różne linie, dwie osobne, po prostu działające. I będzie chyba nawet lepiej, jak oddzielnie działają. I po prostu tutaj teraz podłączymy. Skrzyżowanie niedozwolone. Gdzie to tutaj jest ten koniec? Niech no... O, mamy już tu podłączone. Naprawdę, tego nie ma widać zbytnio. To nie jest takie łatwe. Możemy tak naprawdę siatkę na razie już wyłączyć. Bez siatki możemy grać. Także to już mamy. I będziemy tak naprawdę teraz już prąd kupować. Prąd sobie będziemy kupować i myślę, że na 60% będzie chyba dobrze. To znaczy się
To jest sprzedaży, także sprzedaży nie. Zakup na 60% na spokojnie. I tak, mamy tutaj te pola, to nam wszystko będzie już powoli tutaj prosperować. Także mamy tutaj to wszystko, zaraz tu będzie tak naprawdę wszystko prosperowało, jak już włączę tutaj czas. Wszystko w porządku. I teraz tak, jeszcze zanim to zrobimy, ważne jest, aby zaspokoić potrzeby tutaj naszym mieszkańcom. Tak naprawdę musimy zrobić sobie jeszcze straż pożarną, żeby nam żaden budynek tutaj nie spłonął, także budujemy sobie tutaj usługi dla mieszkańców chyba. I tutaj chyba jest remiza strażacka, dokładnie. I sobie ją możemy gdzieś tutaj ładnie ustawić. Tak naprawdę ten dworzec możemy sobie wyburzyć tak naprawdę. Bo nie jest on tak naprawdę nam do niczego potrzebny, bo tylko te przystanki są nam potrzebne. Możemy od razu sobie jeszcze usunąć tutaj drogę. Dokładnie tak. Oraz ścieżki dla naszych mieszkańców tutaj jeszcze sobie zrobimy. Ścieżki dla mieszkańców tutaj. Zobaczymy, gdzie tutaj możemy sobie poprowadzić. A tu sobie poprowadzimy jedną. Oraz z tej remizy jeszcze wyciągniemy sobie tak. I jakoś tak, o, fajnie się złożyło, że tak można zrobić. Jeszcze tutaj jakoś zrobimy tak oraz tak. Tutaj usuniemy. I może tutaj będzie z boku jeszcze jakiś budynek, jak ktoś fajnie podłączy. Tak więc musimy spełnić im potrzeby. Wygląda na to, że musimy im jakieś oferty kulturalne, jakąś jakość ubrań. Religijność, także musimy to wszystko tutaj zrobić. I od razu jak tak patrzę na nasze miasto, to trzeba sobie tutaj zrobić skrzyżowanie tak naprawdę. Tutaj poprowadzimy już skrzyżowanie. Do tego będzie nam potrzebna tutaj od nowa siatka, żeby prosto to w miarę połączyć. Tak dotąd. Możemy puścić grę już. No. I się już nam tworzy. I myślę właśnie, że tą jakość ubrań najpierw im zaspokoimy. Dobra. Stworzyło się. To możemy w budowie usługi dla mieszkańców. I mamy tutaj tak naprawdę mały sklepik. I sobie go tutaj stworzymy. Ładnie nam tutaj właśnie do podstacji jeszcze podlega. O! Od razu sobie stworzymy tutaj ścieżkę. Mieszkańcy lubią właśnie coś, jak są ścieżki. I tak, mamy już im tutaj to zapewnione. Powinniśmy jeszcze tutaj jakiś kościółek dać. Kościół. Dostęp do alkoholu nawet. Zobaczymy. Czy coś tu takiego jest. Usługi, jakiś kościół, jest coś takiego? Kino, co nam kulturę tutaj da? O, bar jest, bar, dobra. Bar możemy sobie gdzieś tutaj, przy tej drodze sobie, do tej drogi sobie tutaj dołączyć.
po tej stronie będzie bar. Dobrze, także to już mamy. I niech nam tutaj się na razie tutaj sobie puścimy, na dwójeczkę nawet. Niech nam się tutaj fajnie przystosują już, że mają tutaj nowe budynki. Chyba coś w górę idzie, no. Chyba coś w górę idzie. I tutaj macie na przykład dwóm obywatelom brakuje ubrań. Tam dwóch obywateli nie może odwiedzić kościoła. Jeszcze nie wiem, gdzie tutaj jest coś takiego właśnie jak kościół. Będziemy musieli sobie tutaj jeszcze ogarnąć wszystko. Bo jeszcze nie wiem, gdzie tu są właśnie kościoły. Ale mówię, dobra. Dobra, i nastała światłość. I teraz możemy sobie tak naprawdę w końcu przejść do tej właściwej części, czyli tworzenie właśnie nam tutaj zarobku. Do tego będzie nam potrzebne tutaj kilka rzeczy. Tak więc najpierw magazyn i składy i silos zbożowy, silos. Będzie nam tutaj potrzebny właśnie. Fajnie by było, jakby to można było fajnie tutaj sobie połączyć gdzieś. Tylko, kurczę, z tym będzie trudno o połączenie właśnie jakieś takie sensowne, także raczej będzie bez połączenia. Ale mogę zobaczyć właśnie, możemy spróbować, czy połączenie nam tu jakieś właśnie pójdzie. Połączenie między fabrykami. Zobaczymy, niech no się tylko nam zbuduje. W międzyczasie zrobimy sobie od razu. O, chyba już się zbudował. Tak, zbudował się. To możemy sobie właśnie to połączenie zrobić. Musi być poprowadzone bezpośrednio z budynku A do B. Kurczę, nie będzie działało tak. Nie będzie tak działało niestety, bo musi być bezpośrednio połączony. Dlatego będziemy musieli użyć tutaj ciężarówek. Ciężarówek, także mamy silos. Oprócz silosa będzie nam potrzebne tutaj tak naprawdę jeszcze zakład spożywczy. Zakład spożywczy. O, sobie od razu tutaj możemy puścić już grę. Ścieżki oczywiście sobie tutaj jakąś zrobimy. Oraz jak ludzie chcą, to niech... Czy to będzie opłacalne? Chyba nie zrobimy czegoś takiego. Dobra, mamy to. I tak, tu już nam tak naprawdę postępy jakieś rosną, postęp siewu, wszystko nam tutaj idzie. I tak naprawdę, jak zauważyłem właśnie, jak sobie tak grałem poza właśnie nagrywaniem, kombajn może być jeden, ale traktory, ważne jest, aby mieć więcej tych traktorów właśnie, dwa wystarczą. Ale właśnie najlepiej jest mieć więcej niż jeden. Ciężarówka jedna będzie wyrabiać. I teraz tak, kupujemy sobie trzy ciężarówki właśnie z zamkniętą skrzynią. Teraz tylko albo damy sobie dwie, które mają właśnie więcej pojemności. No, może też tak być, że damy sobie dwie, które mają większą pojemność. I teraz tak.
Jedna ciężarówka będzie właśnie tutaj z kołchozu do tego silosu. Nie no, będą trzy jednak, będą trzy ciężarówki. Także to mamy to. Drugą ciężaróweczkę to będzie z silosu do... Przepraszam, nie z silosu, tylko z... Niech no ja jeszcze spojrzę. Jeszcze coś musimy zrobić tutaj. Jeszcze jedną rzecz. To mamy połączone, tak? Także jeszcze zrobimy sobie tutaj połączenie między fabrykami. Tak, i zrobimy sobie, jakby można było, połączenie. Nie podoba mi się to, że tu musi być połączenie takie, kurcze. Bo tu by się przydało właśnie połączyć, niestety. Skrzyżowanie jakieś. Do skrzyżowania. Ja nie wiem, nie wiem jeszcze tak. Kurczę, jakby to można było połączyć. Ale niestety nie połączy się. Kurczę, będzie więcej tych ciężarówek niż myślałem. Także ty możesz już ruszać. Ty niestety będziesz musiał jednak z silosu do zakładów spożywczych i ruszasz. Dobra, to już wy jesteście. Niech no ja... Halo? Chyba poczekasz sobie, aż będzie coś dostępne. Bo ruszył raczej. Kupujemy jeszcze jedną, masz dwie. Dwie jeszcze kupujemy. Zamknięta skrzynia, dwie. Teraz ty będziesz z piekarni do sklepu. Zakłady spożywcze, załadunek, sklep spożywczy, wyładunek. Jedziesz. I następnie jeszcze ty będziesz z piekarni to, co zostanie, przewoził do właśnie zakładu celnego. To znaczy się do składu celnego. Wszystko się zgadza. Możecie ruszać. Puszczamy tutaj już sobie czas. Będziemy na razie nieco tutaj nam ubywać pieniędzy, ponieważ właśnie sobie kupujemy ten prąd, ale za chwilę będzie nam i tak przybywał, ponieważ właśnie sprzedaż z tych bułeczek, które tutaj są, naprawdę nam tutaj da takiego trochę kopa właśnie do zarobku. Także mamy to zrobione. Będziemy tutaj powoli już zarabiać. Na razie jest postęp siewu. Dopiero jak wzrosną uprawy, zaczniemy zarabiać. I jak zaczniemy zarabiać, to już pójdzie z górki. Zajmijmy się najpierw jeszcze naszymi tutaj mieszkańcami. Tak więc, oni potrzebują czegoś do wiary. Budowa, przemysł, magazyny, różne branże, przemysł odzieżowy, nie, tutaj nie chcę nic z tego. A jakby ktoś się właśnie tutaj pytał, to oni na razie mają tu cały czas te rzeczy, bo my to cały czas kupujemy jakby. My kupujemy te rzeczy, ale jak będziemy mieli swoje, to już tych rzeczy nie będziemy właśnie tutaj kupywać. Zamiast tego
Po prostu, bo po prostu nam dużo ubywa teraz z naszego tutaj z naszego skarbca, jakbym to mógł powiedzieć, z naszego budżetu. Ale później, jak będziemy mieli te swoje rzeczy, to już nam nie będzie ubywać. No i szukajmy, kurczę, tych w edukacji, nie. Gdzie to by mogło być tutaj? Żywność i uprawy na pewno nie. Mieszkania i usługi. Tutaj są same bloki. Same bloki, a kościołów tutaj nie ma. Przemysł budowlany. No tutaj też raczej nie będzie właśnie czegoś takiego jak kościół. Gorzelnia. Co my tu... Mięso. Co my tu możemy... Mięso też będziemy musieli później tak naprawdę sobie jakieś tutaj zrobić. Magazyn. Drogowy terminal towarowy. Nie, nie, nie. Czyli jak widzę, to tutaj nie ma żadnego kościoła. Religijność. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobić z ich religijnością jeszcze. I co, ludzie odwiedzają? Odwiedzają. Dobra. Dużo ich tutaj jest. Dobrze. Także wszyscy się cieszą. Statki, kolej. No, tutaj nie ma na pewno. A tutaj żywność, przemysł, magazyny i składy, nie. Drzewa i dodatki. O! Zbudujemy sobie tutaj tak naprawdę sobie... Może taką gwiazdkę, o! ZSRR. Niech mają. To im dodaję chyba nawet coś do jakiegoś tam, do jakichś statystyk. Chyba lojalność wobec rządu wzrasta wtedy. Także mają tutaj gwiazdkę zaraz przy tutaj browarze, także dosyć przyjemna tutaj scenografia. Niech no nam się tylko tutaj przywinie do dnia. Tutaj wzrost upraw już powoli będzie nam wzrastał. No powoli tutaj wszystko robią. I powoli będziemy tutaj zarabiać. Powoli będziemy zarabiać. Postaram się tak naprawdę po odcinku jeszcze tutaj ogarnąć, gdzie tutaj są, jest kościół. Gdzie jest kościół? Bo to jest teraz, kurczę, najważniejsze, bo kurczę, oni potrzebują tutaj coś do wiary, a ja tutaj nic nie widzę w statystykach. Kino tutaj możemy im później jeszcze zbudować, jakieś boisko. A tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra. To teraz jeszcze zobaczymy sobie może w edukacji już patrzyłem, tu nic nie ma. Dobra. I jak nam tutaj idzie? Dobra. Jeżdżą? Jeżdżą. Spoko. Nic z tego tutaj. Na razie nic tutaj nam nie biorą z tych wszystkich plonów. No bo żadnych na razie nie ma. No ale to by było tak naprawdę w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie jakąś łapeczkę w górę, zostawcie jakiś komentarz oraz udostępnijcie, jeśli chcecie, żeby ten odcinek obejrzało więcej osób. Więc do zobaczenia.